Małgorzata Parys, dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie minionego tygodnia. Nawet 2,5 tysiąca złotych zapłacimy za przekroczenie prędkości w nowym roku. Tyle też musi zapłacić 48-latek, który o 70 km na godzinę przekroczył prędkość na drodze S3. Od 1 stycznia zmieniły się przepisy ruchu drogowego oraz taryfikator policyjnych mandatów. Od nowego roku policjanci będą nam mogli wystawić wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Zdaniem większości mieszkańców poprawi to bezpieczeństwo na naszych drogach. Jak Polak dostanie po kieszeni, to może coś odczuje. Myślę, że tak, ja nie przekraczam prędkości, więc nie mój problem. Ale myślę, że co po niektórzy coś ich tego to nauczy. Trochę duże to są kary, bardzo duże. No jeżeli tak, to nie będzie wszystkich stać, no ale może to trochę ukróci tych piratów. Policjanci wystawili już pierwsze mandaty. Aż 2,5 tysiąca złotych musi zapłacić kierowca, który jechał drogą S3. Rowurowa i niebezpieczna jazda kierujących została zarejestrowana przez kamerę nieoznakowanego radiowozu. Bez wątpienia do grona piratów drogowych zalicza się 48-letni kierujący samochodem osobowym marki Audi, który jechał 179 km na godzinę drogą krajową S3 w miejscu, gdzie prędkość ograniczona jest do 100 km na godzinę. Zgodnie z nowym taryfikatorem dużo więcej zapłacimy już za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę. Za takie przewinienie będzie mandat w wysokości nawet 800 zł. A za przekroczenie o 41 do 50 km na godzinę aż 1000 zł. 1500 zł zapłacimy, gdy przyciśniemy pedał gazu ponad 51 do 60 km, a 2000, gdy prędkość zostanie przekroczona o 61 do 70 km na godzinę. Dwa razy więcej zapłacą ci, którzy popełnią te wykroczenia w warunkach tzw. recydywy. Więcej zapłacimy także za nieustąpienie pieszemu na przejściu. Za nieustąpienie pierwszeństwa osobie pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych bądź też wchodzącej na to przejście może grozić kara grzywny w wysokości 1500 zł. Co więcej, gdy sprawa trafi do sądu, ten za różne przewinienie może nas ukarać grzywną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych. Koreańska firma nie zbuduje w Złotoryi zakładu recyklingu baterii. Głównym powodem protesty mieszkańców i części radnych. Koreańczycy zainwestują w Brzegu Dolnym, gdzie podobnych problemów nie było. Jak szacują władze Złotoryi, miasto straciło w ten sposób około 150 miejsc pracy i kilka milionów złotych z tytułu podatków. Firma Sungil Hightech zamierzała otworzyć na terenie strefy ekonomicznej zakład recyklingu baterii. Do Złotoryi miały trafiać m.in. zużyte ogniwa litowo-jonowe, z których można odzyskać grafit i tlenki metali. Zamiarom koreańskiego inwestora sprzeciwili się mieszkańcy. Będziemy mieli zamiast najstarszego miasta w Polsce, zaśmiecone odpadami niebezpiecznymi miasto w Polsce. Stworzono w tej sprawie internetową petycję. W ciągu kilku dni podpisało blisko 1000 mieszkańców. Przekonywali, że boją się o swoje bezpieczeństwo i potencjalne ryzyko zatrucia środowiska. Koreańczycy nie czekali na rozwój wydarzeń i równocześnie wdrażali niezbędne procedury w Brzegu Dolnym. Dziś wiadomo już, że z pomysłu otwarcia zakładu w Złotoryi się wycofali. Było to skutkiem jakby poczynań naszych mieszkańców, niektórych naszych radnych, którzy zasypali Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska różnymi, dzisiaj mogę powiedzieć wręcz absurdalnymi swoimi przemyśleniami. W magistracie nie kryją rozżalenia, bo szacunkowych, wymiernych efektów polsko-koreańskiej współpracy nie sposób przecenić. Tylko z tytułu podatku od nieruchomości rokrocznie do budżetu wpływałoby 500 000 zł. Do tego należy doliczyć choćby pieniądze z tytułu podatku dochodowego. 150 miejsc pracy w branży perspektywicznej, w branży, wbrew temu co niektórzy mówią, naprawdę dotykającej wysokich technologii. Więc należy po prostu tutaj wyrazić żal, że tak to wszystko się potoczyło. Burmistrz ubolewa szczególnie nad etatami, które teraz zapełnią pracownicy z Brzegu Dolnego i okolic. Jak wynika z najświeższych statystyk, na 8 tysięcy zatrudnionych Złotoryjan aż 5 tysięcy pracuje poza miastem. Protestujący przeciw nowej działalności Złotoryjanie tłumaczą dziś, że najważniejsze jest jednak ich zdrowie i środowisko naturalne. Rezygnacja Koreańczyków to dla nich sukces. Na pewno ulga. Szkoda tylko, że walkowerem, bo to inwestor się poddał.
ze względu właśnie na tak jak podaję, na podejście mieszkańców, na sprzeciw społeczny ze strony mieszkańców i Rady Miejskiej. Tymczasem pełnomocnik Sangil Hightech, autor raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, informuje, że firma już działa w Brzegu Dolnym. Tam załatwienie formalności przebiegało znacznie szybciej, bo nie było protestów mieszkańców, choć jest to dokładnie taka sama fabryka, jaka mogła powstać w stolicy polskiego złota. Były pytania, były wątpliwości, te pytania, na wszystkie pytania dawaliśmy odpowiedzi, wszystkie wątpliwości rozwiewaliśmy. W Złotoryi w zasadzie na samym początku niestety inwestor spotkał się ze ścianą sprzeciwu. W części Złotoryi trwa zatem stypa, a w części słychać wystrzały korków od szampana. Warto dodać, że obecnie pod Opolem powstaje fabryka produkcji katody i odzyskiwania substancji. Można się spodziewać, że niebawem podobne zaczną działać na Dolnym Śląsku. To nieuniknione ze względu na rozwój elektromobilności. Jak oceniają eksperci, największy z dzisiejszych trendów w Europie. W Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie jako pierwszy na świat w nowym roku przyszedł chłopiec. Urodził się z wagą ponad 4 kilo i mierzył 60 cm. Jako pierwszy w nowym 2022 roku na świat przyszedł Marcel. 1 stycznia tego roku również jako pierwszy urodził się chłopiec, zresztą dorodny, 4 kg ponad wagi, 60 cm długości, także bardzo dorodny mężczyzna. Urodził się o godzinie 3:15 nad ranem, ku radości swojej mamy, która ma już jedno dzieciątko. Pierwszy poród również odbył się w naszym szpitalu. Był to poród poprzez cięcie cesarskie. Tym razem mama rodziła siłami natury. Od 1 stycznia w placówce przyszło na świat już ponad 10 dzieci. W ubiegłym roku lubińska porodówka przeżywała prawdziwe oblężenie. Urodziło się aż 1436 dzieci. Prawie równo pół na pół chłopcy z dziewczętami, ale jednak chłopcy troszkę górą. Najmniejszy maluszek, który urodził się w 2021 roku, ważył zaledwie 601 gramów. Od ubiegłego roku nasze położnictwo, ginekologia i neonatologia to są oddziały na drugim poziomie referencji. Mamy więc możliwość przyjmowania porodów przedwczesnych i przyjmowania takich dzieci z niską wagą urodzeniową. Rzeczywiście były takie narodziny w tym roku. Najniższa waga urodzeniowa to 601 gram. Dzieciątko oczywiście po wstępnym zaopatrzeniu zostało przewiezione do oddziału R noworodkowego do Legnicy, ale żyje, wszystko jest na jak najlepszej drodze. Na tę chwilę w Regionalnym Centrum Zdrowia ze względu na pandemię wstrzymano porody rodzinne. Prezes Bacia zapewnia, że jeśli tylko sytuacja pandemiczna się uspokoi, tatusiowie na pewno będą mogli uczestniczyć w porodach rodzinnych. Wszystkim maluchom, które przyszły na świat, życzymy dużo zdrowia. Kilka godzin trwały utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 36 po tragicznym skutkach zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Mimo interwencji ratowników LPR na miejscu zmarła 75-letnia kobieta. Do czołowego zderzenia dwóch aut doszło po godzinie 10 na drodze między Lubinem i Prochowicami. Za kierownicą jednego z samochodów siedziała 75-latka, drugim kierował mężczyzna. Sytuacja była poważna, na miejsce przyleciał zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety w wyniku tego zdarzenia 75-letnia kierująca jednym z pojazdów osobowych poniosła śmierć na miejscu. Po zdarzeniu droga krajowa nr 36 była zablokowana, a przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratury. W początkowych relacjach zabrakło informacji, czy mężczyzna, który przeżył wypadek, był trzeźwy. Ponad 1400 porcji metamfetaminy, 130 tysięcy złotych w gotówce oraz biżuterię znaleziono w mieszkaniu 37-latka z Lubina, którego w wyniku swojej pracy zatrzymali policjanci. W handlu narkotykami pomagała mu partnerka, a w domu, w którym para trzymała narkotyki, były również dzieci w wieku 4 i 10 lat. Policjanci zatrzymali 37-latka w wyniku długiej pracy operacyjnej. Kryminalni ustalili, że mężczyzna mógł mieć w swoim posiadaniu znaczne ilości narkotyków. Mając podejrzenie, że mężczyzna będzie próbował pozbyć się narkotyków w chwili zatrzymania, weszli siłowo do jego miejsca zamieszkania i faktycznie nie pomylili się, gdyż mężczyzna próbował spuścić metamfetaminę w zlewie. Policjanci w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania tego mężczyzny ujawnili również pieniądze w kwocie ponad 130 tysięcy złotych, przedmioty mogące służyć do rozprowadzania narkotyków, a także biżuterię o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych. Zabezpieczono ponad 1400 porcji metamfetaminy. Ustalono również, że mężczyzna przechowywał narkotyki w swoim domu w kuchni, a wokół bawiły się dzieci w wieku 4 i 10 lat. Inna grupa funkcjonariuszy zatrzymała 26-letnią kobietę, która jechała taksówką i miała przy sobie blisko 2000 porcji handlowych metamfetaminy.
Była kompletnie zaskoczona, gdyż myślała, że wybierając tę formę transportu, nigdy nie zostanie przez policjantów zatrzymana. Para usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Mężczyźnie grozi kara od 2 do nawet 20 lat więzienia. Jego partnerka może za kratami spędzić nawet 12 lat. Napisał do niej na portalu społecznościowym i wymienił kilka wiadomości. Po krótkim czasie znajomość przerodziła się w przyjaźń. Mężczyzna miał być żołnierzem, który wraca z misji w Afganistanie, a mieszkanka powiatu głogowskiego miała mu pomóc. Niestety teraz ona potrzebuje pomocy policji, bo straciła 86 tysięcy złotych. Oszuści wymyślają coraz to nowsze sposoby wyłudzania pieniędzy. Były już oszustwa na wnuczka, policjanta, lekarza, a teraz coraz częściej można usłyszeć o oszustwie na amerykańskiego żołnierza. Niestety niewłaściwej osobie zaufała mieszkanka powiatu głogowskiego. Sprawca podał się za amerykańskiego żołnierza, powracającego z misji w Afganistanie. Głogowianka utraciła wówczas 86 tysięcy złotych, wpłacając je na podane przez oszusta konto. Schemat działania oszustów, którzy podają się za żołnierzy, zazwyczaj jest taki sam. Różnią się jedynie powody, przez które potrzebują pomocy. Przestępcy zawierają znajomości z użytkowniczkami portali społecznościowych, korespondują z nimi, zaprzyjaźniają się, a następnie pod pretekstem chęci przyjazdu do Polski, zawarcia bliższej znajomości, informują, że rzekomo wysyłają do nich paczkę z osobistymi rzeczami, dokumentami wojskowymi oraz dużą ilością gotówki. Oszust zaprzyjaźnia się z taką swoją potencjalną ofiarą i w ten sposób stara się wyłudzić pieniądze przelewane przez ofiarę przestępstwa na wskazane konta. Żołnierz, który rzekomo potrzebuje pomocy, zazwyczaj ma różne perypetie życiowe. Policjanci apelują, by ostrożnie podchodzić do znajomości nawiązywanych przez internet, zwłaszcza gdy ktoś prosi nas o pieniądze. Często tylko nasza przezorność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszusta. W grudniu dopuścił się kilku przestępstw i uszło mu to na sucho. Postanowił pójść za ciosem i nowy rok rozpoczął od skoku na sklep spożywczy. Trzymając w ręku nóż, wystraszył ekspedientkę, ale nie podziałało to na innych klientów, którzy zatrzymali go do przyjazdu policji. Pierwszego dnia 2022 roku mężczyzna wszedł do sklepu i grożąc sprzedawczyni zabrał pieniądze z kasy oraz kilka paczek papierosów. Nie był jednak w stanie wyjść z łupem. Dzięki tak naprawdę wzorowej postawie klientów sklepu, obywateli, którzy tam byli, uniemożliwili opuszczenie sklepu przez niego. Dzięki temu wezwani na miejsce funkcjonariusze po niezwłocznym przybyciu zatrzymali 26-letniego, jak się okazało, mieszkańca Legnicy. Zatrzymany mężczyzna był doskonale znany policjantom, którzy połączyli go z innymi zdarzeniami. Pod koniec roku stoi również za innymi przestępstwami, tudzież zniszczenia mienia, kradzieży zuchwałej, czy też również rozboju. 26-latek usłyszał 5 zarzutów. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Około 200 osób manifestowało swoją złość pod siedzibą Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, domagając się zmiany jej władz. Dość okradania, gdzie jest prezes, złodzieje z podzielnikami. Między innymi takie okrzyki dało się słyszeć w rozłoszczonym tłumie. To była demonstracja niezadowolenia i utraty zaufania do władz spółdzielni. Tak rozłoszczonego i licznego tłumu pod siedzibą spółdzielni mieszkaniowej nie przypominają sobie nawet jej najstarsi lokatorzy. Powodem frustracji przesłane mieszkańcom zasobów rozliczenie sezonu grzewczego. Jak przekonywali legniczanie, zaskakująco wysokie dopłaty to raczej kropla, która przelała sukcesywnie zapełniającą się od jakiegoś czasu czarę. Nie chcemy już, aby spółdzielnia nas okradała. Osoby starsze, które mają 1400 zł emerytury bądź renty, muszą dopłacać po 500, 700, 1000 zł. To jest abstrakcja. Nie może tak być. Lista zarzutów była długa, dotyczyły choćby braku realizowania woli lokatorów i działanie na szkodę spółdzielni. Demonstrujący przekonywali, że czują się oszukiwani, okradani oraz lekceważeni. Niezadowolenie wyrażali m.in. podpisując stworzoną w tej sprawie petycję dotyczącą utraty zaufania do władz Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ja jak kiedyś było ryczałtowo, że nie było tych cholernych podzielników, to normalnie na noc się włączało, bo było za ciepło. W tym roku, gdzie miałam prawie wyzerowane grzejniki, bardzo oszczędzałam, przyszło mi 140 zł dopłaty. W innych latach miałam 700, 800. Moja sąsiadka mówiła mi dzisiaj, że ma 1000 zł. Po zakładaniu tych nowych podzielników w maju, ci panowie niech wpisali do protokołów, jaki jest stan ostateczny i nie wiadomo skąd
na jakiej podstawie wyliczono na przykład u mnie, ile ja mam zapłacić. Zapraszam Państwa po dwie osoby do pokoju numer 2. Tłum domagał się rozmowy z przedstawicielami spółdzielni, choćby z prezesem. Odzewu się jednak nie doczekał. Usłyszeli natomiast, że mogą spotkać się z dyżurującymi tego dnia członkami Rady Nadzorczej albo poczekać na wyjaśnienie około miesiąca, gdy spółdzielnia wydrukuje kolejny numer swojego miesięcznika. Stanowisko spółdzielni jest takie, że trzeba postępować zgodnie z prawem spółdzielczym i statutem. I to jest stanowisko. Nie ma innego. Choć sprawa wywoływała ogromne emocje tłumu, obyło się bez incydentów, a udział czuwających w okolicy nad bezpieczeństwem policjantów okazał się symboliczny. Po rocznej przerwie ulicami Lubina ponownie przeszedł orszak Trzech Króli. Kacper, Melchior i Baltazar zaprowadzili mieszkańców miasta wprost do stajenki. Pochodowi towarzyszyło wspólne kolędowanie. Po rocznej przerwie, którą spowodowała pandemia COVID-19, ku uciesze mieszkańców Lubina, orszak Trzech Króli wrócił do miasta. Czyli świętujemy to, że Pan Jezus, to, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem świata, objawia wszystkim ludziom. Bo męscy, którzy przybywają do Niego, symbolizują ludzi wszystkich narodów, wszystkich czasów. I to jest uroczystość bardzo radosna. Najlepsza forma. Naprawdę najlepsze duchowe przeżycie, takie wspólne, razem. Mi się wydaje, że powinno tak być co roku. Taki cudowny dzień objawienia Pańskiego, no to jesteśmy katolikami, więc bierzemy udział w takim orszaku. Fajnie, że wszyscy się jednoczą, spotykają się, wszyscy idą, śpiewają kolędy i się modlą. Uczestnicy orszaku w barwnych koronach spotkali się na miejskim rynku, gdzie ustawiono scenę muzyczną. Tam rozpoczęto wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Pomimo pogody, pomimo zimna, ludzie chcą po prostu uczestniczyć w takim właśnie formie demonstrowania i uczestniczenia w obchodach i świętowaniu tego dzisiejszego dnia. Myślę, że idąc w tym orszaku, jednoczymy się bardzo jako wspólnota chrześcijańska. Co roku uczestniczymy aktywnie w orszaku, z pokolenia na pokolenie podtrzymujemy to dziećmi, najpierw syn w gimnazjum, teraz córa w liceum. Duchowo jesteśmy z nimi, jest to coś pięknego. Prosto z rynku kolorowy orszak wyruszył w stronę Regionalnego Centrum Sportowego. W przemarszu wzięły udział setki Lubinian. Kolumna była podzielona na 3 grupy: orszak afrykański, europejski i azjatycki. Nieistotne jest, skąd jesteś, jakie masz wykształcenie, ile masz lat, jaki jest twój kolor skóry. Ważne to, że otwierasz się na działanie łaski Bożej. Na trasie na mieszkańców czekały specjalne stacje, a na nich aniołowie i diabły. Pod halą Regionalnego Centrum Sportowego, gdzie zakończono przemarsz, ustawiona została symboliczna stajenka betlejemska. Zgodnie z tradycją zainscenizowano złożenie darów nowonarodzonemu Jezusowi, nie tylko przez Trzech Królów, ale też przedstawicieli władz miasta i powiatu lubińskiego. Ja przyszedłem z darem mirry. Zapach jest w naszych sercach, to wtedy człowiek sobie przypomina o tym, że jednak są wartości większe niż tylko codzienność, jest tak zwana miłość, a ta miłość właśnie powoduje, że człowiek staje się naprawdę człowiekiem. Złoto chyba każdy rozumie, że jest symbolem władzy nieograniczonej i to właśnie złożyliśmy naszemu Panu. Tegoroczny orszak Trzech Króli przeszedł pod hasłem Dzień Dziś Wesoły. Mimo że temperatura w ostatnich dniach spadła, to i tak jest rekordowo wysoka. Od 30 lat nie mieliśmy tak ciepłego powitania Nowego Roku. Zamiast śniegu i mrozu mamy kilka stopni powyżej zera. Czy to oznacza, że w tym roku zimy u nas nie będzie? O tym w naszym materiale. Po chłodnym okresie przedświątecznym mieliśmy bardzo ciepłego Sylwestra i temperatura osiągnęła nawet kilkanaście stopni. Można powiedzieć, że to przedwiośnie, a nie środek zimy. Był to rekordowo ciepły początek roku. Jeszcze tak ciepło nie było przez ostatnie 30 lat, więc no, ktoś mógłby powiedzieć, że wiosna. Ale spokojnie, mamy przecież dopiero początek roku, więc zima. I zima da bardzo delikatnie o sobie znać. W kolejnych dniach, jeszcze jutro, będzie ciepło, ale w kolejnych dniach napłynie do nas chłodniejsze arktyczne powietrze. I według prognoz śniegu i ujemnych temperatur możemy się spodziewać przez kilka dni jeszcze pod koniec stycznia. Luty oraz początek marca, właśnie taka zima powinna się pojawić, pokrywa śnieżna.
No i właśnie mróz nawet do około minus 20 stopni Celsjusza. Incydentalnie, to będą raczej incydenty, ale jak najbardziej taki napływ chłodniejszego powietrza może mieć miejsce również w województwie dolnośląskim. Natomiast już później w marcu, po pierwszej dekadzie marca, powinna przyjść wiosna według tych prognoz. No i tutaj myślę, że dla tych, którzy są ciepłolubni, wynika, że kwiecień może być naprawdę bardzo ciepłym miesiącem. Z ostatnich analiz klimatologów wynika, że temperatura na Dolnym Śląsku z roku na rok wzrasta, zatem kolejne miesiące także będą gorętsze. Według obliczeń suma opadów nie powinna w tym roku odbiegać od normy. To były wydarzenia tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.